Wojtku, jak pan się spodziewa, jak przebiega drugie to spotkanie? No przede wszystkim Polacy zaatakują od pierwszej minuty i gra polskiego zespołu ma być oparta na grze bokami boiska, dlatego że trener Łazarek spodziewa się, że Grecy zagrają trzema środkowymi obrońcami i wymiana Mavridisa na napastnika właśnie o tym świadczy. I cała gra powinna się opierać przede wszystkim na grze skrzydłami. Poza tym zawodnicy polscy w ostatnim tym tygodniu pracowali bardzo dużo na poprawienie i na doskonałością wykonywania stałych fragmentów gry. I sądzę, że tutaj można zastosować jakieś pewne pułapki takie na zawodników greckich w celu właśnie wykorzystania rzutów wolnych. I sądzę, że będzie dużo gry indywidualnej na zyskanie rzutu wolnego. Grał pan w reprezentacji Polski 65 razy, w tym jeden raz przeciwko Grekom. W Atenach wówczas Polska doznała porażki. Doskonale pan znał wobec tego umiejętności greckich piłkarzy. Tak, są to zawodnicy bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, bojowi, ambitni. No może tutaj trochę cierpi gra zespołowa, gdyż cechuje to wszystkich południowców indywidualnie. I za chwilę arbiter hiszpański Emilio Soriano Aldaren rozpocznie spotkanie Polska-Grecja. Nastrój wielkiego oczekiwania, chociaż rozlegały się głosy nakazujące pewien realizm. W ostatnim spotkaniu towarzyskim z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną nasi reprezentanci nie zademonstrowali futbolu, na jaki oczekujemy w ich wykonaniu. Trener Łazarek twierdził, że nasi reprezentanci są mało zwrotni, brakuje im także szybkości, dynamiki i przede wszystkim nad tymi elementami oto Wojciech Łazarek, który debiutuje w oficjalnym już meczu rozgrywanym o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy wraz z polskim zespołem. Król. Prusik. Leśniak był przez moment przy piłce. Michos. Karaś, faul Leśniaka na Manolasie i rzut wolny dla zespołu greckiego. Warunki do gry bardzo dobre. Piękna, zielona jeszcze mimo tej pory roku murawa stadionu. Ciepło było dzisiaj w Poznaniu bardzo. Widno jak w dzień, wspaniałe światła. 1900 luksów. 280 żarówek o mocy 2000 W. To wszystko stwarza piłkarzom idealne warunki do demonstrowania swoich piłkarskich umiejętności. Oto Włodzimierz Smolarek powołany w ostatniej chwili przez Łazarka na polu karnym i gol! Proszę Państwa, nie, jednak nie ma bramki. Arbiter pokazuje, że był spalony. Na spalonym był Leśniak. I wcześniej sygnalizował tę sytuację arbiter liniowy. Wydawało się, że ta szybka, dynamiczna akcja przyniesie powodzenie. Nadal jednak rezultat bezbramkowy. Za szybko wyszedł do tego podania Smolarka Leśniak. Sędziowie są bardzo uważni, ale ta akcja pokazała, że Polaków stać na szybką, dynamiczną grę. Nadal więc po pierwszej minucie meczu Polska-Grecja bez bramek. Leśniak jest liderem strzelców ligowych. Ma 11 bramek. Wyraźnie poprawił swoje umiejętności strzeleckie, skuteczność. I tym razem zachował się bardzo dobrze, ale bramka nie została uznana. Faulowany Karaś. Widzę, że obok Dziekanowskiego biega Kostas Mavridis. On jest opiekunem Dariusza Dziekanowskiego. To jest ten zawodnik, który wygrał teraz pojedynek główkowy z naszym reprezentantem. Tarasiewicz. Przeszedł na prawą stronę boiska. Leśniak. Matysik. Smolarek na polu karnym. Piłka otarła się o rękę naszego zawodnika. Sędzia nie przerywa jednak akcji. Karaś. Ostrowski,
I proszę Państwa, rzut karny. A więc rzut karny w trzeciej minucie spotkania dla zespołu polskiego. Wprawdzie bramkarz grecki protestuje, ale decyzja arbitra jest nieodwołalna. Panie Janku, no, jeżeli chodzi o jedenastki, to pan jest specjalistą. Pan wtedy ten mistrzostwa świata w 1994 roku bronił. Tak, ale komentując tą sytuację, był to ewidentny rzut karny, było to ewidentne podjęcie Włodzimierza Smolarka i decyzja sędziego nie powinna budzić żadnych wątpliwości. No, karny to zawsze loteria. Tak, w tej chwili będzie powtórka chyba na Państwa monitorach. Nie ma powtórki, natomiast ustawia piłkę Dariusz Ciekanowski. On będzie strzelcem 11. Piłka nie jest położona na punkcie w odległości 11 metrów od bramki Minu. I ten niedoświadczony bramkarz, jeżeli chodzi o występy reprezentacyjne, stanie w oko. Oko Ciekanowski, który strzela precyzyjnie tuż przy słupku. I Polska prowadzi z Grecją 1-0, a Ciekanowski zdobywa w historii swoich reprezentacyjnych występów 12 bramkę. O, strzał Ciekanowskiego był bardzo ładny przy słupku. W zasadzie bramki nie miał żadnej szansy na obronę. Teraz powinny przyjąć na ten bardzo ciekawy mecz w Grecji. Nie mają nic do stracenia. No muszą ruszyć do przodu. I tu się nadarzy Grecji. Okazja o bardzo szybkiej gonce. To już trzykrotnie mieliśmy tego próbki. Proszę pana, jakim strzałem z jedenastki łatwiej zaskoczyć bramkarza? Czy takim precyzyjnym, dokładnym jak Ciekanowskiego, czy strzelanym silnie, momentalnie z uderzenia? No przede wszystkim strzałem, który nie jest na wysokości rąk bramkarza. Nie jest to tak zwany strzał półgórny. Natomiast wszystkie strzały, które idą pod poprzeczkę i po ziemi, no jeżeli są precyzyjnie uderzone przy słupku, to nie dobrze. Tak jak strzał Ciekanowskiego. Tak. A więc proszę Państwa, znakomity początek naszego zespołu, który szybko objął prowadzenie. To powinno podbudować psychicznie nasz zespół, chociaż teraz Grecy są w ataku na naszą bramkę. Wcześniej był jednak gwizdek sędziego i grę wznawiać będą nasi zawodnicy. Podkreślam jeszcze raz, trener Wojciech Łazarek zdecydował się na ofensywny wariant, jeżeli chodzi o ustawienie naszego zespołu. Trzech obrońców, Pawlak, Król i Ostrowski. Czterech zawodników w drugiej linii, trzech napastników. Tę trójkę mają wspomagać Tarasiewicz i Karaś. Prusik ma asekurować ewentualnie tę trójkę obrońców. Matysik także ma uzupełniać luki w obronie. Manola. Zawodnik AEK Ateny. Prusik. Ciekanowski. Smolarek między dwoma obrońcami. Nie tylko Ciekanowski ma opiekuna Mavridisa, także ma opiekuna Smolarek. I na spalonym Leśniak. Leśniak jest zawodnikiem bardzo szybkim. Ma doskonały start do piłki. Skartados. Xantopoulos. Faul, rzut wolny dla Greków. Zawodnikiem faulującym był Ryszard Tarasiewicz. Starwakos, którym ma opiekować się Ostrowski. Właśnie Pawlak Anastopoulosem, najlepszym strzelcem reprezentacji. Anastopoulos zdobył 19 bramek w historii swoich występów w drużynie narodowej Grecji. No ale Starwakos także jest doskonałym strzelcem. Oto właśnie Starwakos. Szybkie wyjście naszego zespołu ze strefy obronnej. Smolarek. Karaś. Prusik. Ciekanowski. Obok niego Mavridis. Także i pozostali partnerzy starają się przeszkodzić Ciekanowskiego. Karaś. Andoniu. I
tak powinni grać nasi zawodnicy. W sposób nieustępliwy walczyć na całej szerokości i długości boiska, jak to czynił przed chwilą Jan Karaś. Sarwakos. Faulowany i rzut wolny. Odległość od bramki Kazimierskiego dosyć spora, przy czym jeżeli chodzi o bramkarzy, to trener Wojciech Łazarek miał tuż przed całym meczem niemałe problemy. Zdecydował się, że grać będzie w bramce. W dzisiejszym meczu Henryk Bolesta. Rano okazało się, że chwycił go postrzał kręgów szyjnych, nie mógł zagrać. Wobec tego wystąpił Jacek Kazimierski, a rezerwowym jest zawodnik Maciej Szczęsny z Gwardii Warszawa, 21 lat, który nigdy nie grał jeszcze w reprezentacji pierwszej Polski. Grał w reprezentacji Polski juniorów do lat 17. Manolas. Alavantas. Manolas. Dziekanowski. I Jacek Kazimierski. Mija w tej chwili 10. minuta spotkania. Nadal Polska prowadzi z Grecją w Poznaniu 1-0. Ostrowski. Matysik. Pawlak. Tarasiewicz. Faulowany przez Michosa. Tarasiewicz w swojej biografii sportowej ma sporo kontuzji. Jest to wielka nadzieja naszego futbolu, ale te kontuzje przeszkadzają mu być może w rozwinięciu w pełni swego talentu. Smolarek i Xantopoulos, tak jest od pierwszego gwizdka hiszpańskiego arbitra. Smolarek dynamiczny, szybki, w dobrej formie i teraz okazja do kontrataku Greków. Andoniu. Matysik. Nie ma spalonego, Dziekanowski może dojść do tej piłki. Szybszy był jednak Manolas. Matysik. Karaś. Mavridis. Kofidis. Sarwakos. Pawlak. Smolarek. Atakujemy trójką. Nadbiega czwarty, Tarasiewicz przy piłce. Smolarek. Jest Leśniak, jest Dziekanowski, do niego adresowana piłka, główka do Tarasiewicza i na spalonym Tarasiewicz. Podobnie jak w pierwszej minucie spotkania, nawet gdyby padła bramka, nie byłaby uznana. Oto Ryszard Tarasiewicz, który rozgrywa 15. mecz w drużynie narodowej. Dotychczas zdobył 2 gole. Kofidis. Pawlak. Matysik. Dziekanowski. Smolarek. Minu. Xantopoulos. Najniższy zawodnik zespołu greckiego, żywiołowy, szybki. Skartados, do niego jest adresowana większość piłek, on jest tym reżyserem. On rozpoczyna wszystkie akcje tego zespołu. Skartados, Anastopoulos, Skartados, Anastopoulos w sytuacji bardzo dobrej i niestety, proszę Państwa, pada wyrównująca bramka zdobyta przez Anastopoulosa, który wyrównał rekord słynnego greckiego piłkarza Papayonu, który uzyskał dotychczas w swoich występach 20 bramek i także 20 bramek dla drużyny Grecji strzelił Anastopoulos 20-jubileuszową w dzisiejszym meczu.
Blokowa akcja z Kartados Anastopoulos i nasza obrona jednak dała się zaskoczyć. Tak, był to błąd naszej obrony polegający na tym, że chcieli tą piłkę rozegrać, a w tym momencie aż się prosiło o wybicie piłki na tak zwany oślep, jak najdalej oddalić niebezpieczeństwo od własnej bramki. No cóż, stało się, błąd, wykorzystali to Grecy, ale sądzę, że jeżeli w dalszym ciągu reprezentacja Polski tak jak do tej pory gra agresywnie na całym boisku, będziemy mieli zaraz dużo sytuacji. Szczególnie, że te wszystkie sytuacje są rozgrywane bokiem boiska, zarówno prawą, jak i lewą stroną. 14 minuta spotkania, rezultat remisowy 1-1. Grecy nigdy tak długo i dokładnie nie przygotowywali się do meczu w eliminacjach Mistrzostw Świata czy Europy, jak do tego spotkania. Rozegrali dwa spotkania towarzyskie z Hiszpanią i Włochami, przegrywając pierwszy 1-3, drugi 0-2. Potem zgrupowanie w Szwajcarii. Nasi trenerzy Strejlał, Górski, którzy są tutaj dzisiaj w Poznaniu, uznaniem kiwali głowami przed poczynaniami organizacyjnymi kierownictwa zespołu greckiego. Te przygotowania najlepiej świadczyły o tym, jak poważnie traktują Grecy ten pierwszy mecz. Pawlak. I cofnięty Kofidis. Z Grekami graliśmy w eliminacjach Mistrzostw Świata, wygrywając w Zabrzu 3-1 i w Atenach 4-1. Tarasiewicz. Zdecydowane wejście, znowu nieprzepisowe Manolasa. Najbardziej cierpiącym i faulowanym piłkarzem zespołu polskiego jest Tarasiewicz w tym pierwszym okresie gry. Tarasiewicz potrafią zaskakująco uderzyć dalsze odległości. Piłkarze greccy tworzą mur. Czterech zawodników w błękitnych kostiumach pod bramką Minu. Odległość od bramki około 30 metrów. Tarasiewicz w sam środek bramki lekko. Kartados. Antoniu. Kartados to jest ten zawodnik, który brał udział w akcji zakończonej bramką Greków. Teraz Sarvakos. Xantopoulos. Xantopoulos i Matysik. Oto trener drużyny greckiej, Mitos Papastolu. Sarvakos. Faulowany Leśniak, rzut wolny już wykonany. Tarasiewicz. Prusik. Karaś, Prusik i na spalonym Dziekanowski. Tutaj decydują ułamki sekundy, decyduje moment podania. Grecy często